Dopiero wtedy z chwilą prezydenta powstaną konstytucyjne warunki do powołania rządu. Po wybrzmieniu tej propozycji marszałka Sejmu wywiązała się polemika między posłem Jackiem Kuroniem a posłem, wicepremierem Ireneuszem Sekułą. Oto fragmenty tej wymiany zdań. Z głębokim niepokojem obserwujemy działalność rządu premiera Rakowskiego, zwłaszcza ostatnią. W okresie kampanii wyborczej hamowano ruch cen i równocześnie dopuszczono do uwielokrotnienia wypuszczania pustego pieniądza, co złamało i tak kruchą równowagę rynkową. Następnie przystąpiono do zmasowanych podwyżek cen, nieuzgodnionych ze związkami zawodowymi, nie składających się na żaden szerszy program koniecznego urynkowienia gospodarki, pozbawionych jakichkolwiek zabezpieczeń socjalnych. Trzeba podkreślić, że nie wprowadzenie w życie indeksacji uzgodnionej przy okrągłym stole obciąża rząd, bo z jego opieszałości ten fakt niewątpliwie wynikał. Pragnę przypomnieć, że w okresie obrad okrągłego stołu strona opozycyjno-solidarnościowa zwróciła się do rządu, aby do momentu określenia zasad indeksacji nie dokonywać podwyżek cen urzędowych. Było to w okresie marca 1989 roku. To życzenie rząd przyjął i od tego czasu żadne ceny urzędowe podnoszone nie były. Chcę także powiedzieć, iż zobowiązania wynikające z okrągłego stołu w sprawie indeksacji rząd w 100% wypełnił. Mianowicie na okrągłym stole umówiliśmy się, iż do 30 czerwca powstanie odpowiedni system przepisów. W tym wypadku musi to być przepis rangi ustawy, ponieważ tylko ustawą można nakładać na samodzielne przedsiębiorstwa obowiązki. Taki projekt ustawy został natychmiast po zakończeniu obrad okrągłego stołu przez rząd przygotowany, a następnie konsultowany był z centralami związkowymi. Proces tych konsultacji trwał bardzo długo, ponieważ pomiędzy stanowiskiem Związku Solidarność a Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych były głębokie rozbieżności. Te rozbieżności udało się usunąć dopiero na początku czerwca 1989 roku. W tej sytuacji, kiedy Sejm IX kadencji zakończył już swoje prace, rząd skierował do Rady Państwa projekt stosownego dekretu, którym zasady indeksacji uzgodnione z zainteresowanymi związkami zawodowymi mogły być przyjęte. Rada Państwa rozpatrzyła ten projekt na swoim posiedzeniu i uznając, iż sprawa ma tak daleko idący, tak ważny charakter, postanowiła przekazać ten projekt do decyzji Sejmu X kadencji. Projekt zatem jest gotowy i w dniu jutrzejszym prezes Rady Ministrów wniesie go do laski marszałkowskiej z prośbą o uchwalenie. Zatem, jeżeli chodzi o indeksację, jej zasady zostały przyjęte i rząd swoje obowiązki w tej materii wypełnił. W momencie przyjęcia projektu rządowego przez Radę Ministrów, podkreślam, projektu uzgodnionego ze związkami zawodowymi, a więc przesądzenia reguł indeksacyjnych, stworzyło to możliwość dokonania podwyżek niektórych wybranych cen urzędowych. Konkretnie były to ceny czterech artykułów. Zamrożenie cen i płac natomiast było spowodowane chęcią zahamowania trzech destrukcyjnych procesów, a mianowicie żywiołowego podnoszenia cen umownych, po drugie żywiołowym roszczeniom płacowym oderwanym od wszelkich wyników produkcyjnych i normalnej racjonalności, po trzecie stworzenia warunków w miarę stabilnych dla ukształtowania organów politycznych państwa, kierownictwa Sejmu, powołania prezydenta, powołania nowego rządu, a także wspólnego ze związkami zawodowymi i wspólnego z komisjami sejmowymi, przygotowania procesu urynkowienia gospodarki żywnościowej oraz podjęcia szeregu innych ważnych decyzji związanych przede wszystkim z programem gospodarczym rządu oraz programem dostosowawczym Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Temperatura na sali obrad sejmowych była dzisiaj nie mniej gorąca niż dzisiaj w naszym studiu. To nie był koniec tej polemiki. Poseł Aleksander Będkowski ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przypomniał, że w ostatnim czasie wzrosły również ceny ciągników i ropy. Poseł Ryszard Bugaj z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego był zdania, że informacja Ireneusza Sekuły jest niewystarczająca. Zaproponował, by na jednym z najbliższych posiedzeń przedyskutować ocenę pracy rządu. Wniosek ten uściślił poseł Ryszard Brzuży, również z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, proponując, by przed ustąpieniem rząd przedstawił szczegółowe sprawozdanie ze swej działalności. Sejm wybrał też dzisiaj 29-osobową Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej o przebiegu wyborów do Sejmu oraz dekretów Rady Państwa przyjętych w czasie kampanii. Jutro o godzinie 15 dalszy ciąg obrad Wysokiej Izby. A teraz proszę posłuchać pierwszego telewizyjnego wywiadu Mikołaja Kozakiewicza, marszałka Sejmu 10 kadencji. Proszę przyjąć gratulacje z okazji wyboru na stanowisko marszałka. Czym będzie, czym powinien być ten Sejm 10 kadencji, pańskim zdaniem, panie marszałku? Jak wiadomo, Sejm będzie przede wszystkim konstytuantą, a więc to będzie ta najbardziej dalekosiężna działalność Sejmu, która określi nasze formy ustrojowe, egzotycznych, a to się wiąże z tym, że u nas nie ma dobrego mięsa. Tymczasem w manierze chińskiej można z bardzo podłogą obrad przy okrągłym stole. Wicemarszałkami Senatu wybrani zostali Zofia Kuratowska, Józef Ślisz. Rolniczym. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że ma pan żonę, dwóch synów, jedną wnuczkę, ale może pan powie, co Agnieszkę, pan lubi, tak. A czego pan nie lubi? Szykudeczkę. Lubię, proszę pana, jak sprawy idą składnie. Wojciech Jaruzelski rozmawiał ze Stephenem Solarzem, demokratycznym kongresmenem ze stanu Nowy Jork, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Również premier Mieczysław Rakowski spotkał się z amerykańskim kongresmenem. Stephen Solarz pytał o perspektywy sytuacji w Polsce. Szef rządu przedstawił swój pogląd, mówił też o poprawie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, której uwieńczeniem będzie wizyta George'a Busha w najbliższą niedzielę. Czasami bywał pan krytyczny wobec sytuacji w Polsce, wobec władz polskich. Czy nadal ma pan ku temu powody? I w ogóle jak pan ocenia ostatnie wydarzenia? Uważam, że porozumienie okrągłego stołu było rzeczą historyczną. O głębokich następstwach dla przyszłości Polski i nawet stosunków wschód-zachód. Podobnie jak większość Amerykanów, byłem bardzo zadowolony z wyborów. Jakie wrażenia po rozmowach z generałem Jaruzelskim? Były bardzo pożyteczne. Pozwoliły mi wyrobić sobie pogląd na temat podejścia generała do zasadniczych spraw, przed jakimi stoi dziś kraj. Jest to oczywiście bardzo delikatna chwila w dziejach Polski. Mam nadzieję, że mądrość narodu polskiego weźmie górę i znajdzie się sposób na dalszy postęp w kierunku kontynuowania owego historycznego procesu politycznych i gospodarczych reform. Ten zaś, jak sądzę, powinien doprowadzić do ustanowienia prawdziwej demokracji w Polsce i gospodarki zorientowanej na rynek. Michał Gorbaczow z żoną przybył.